Jesteśmy w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie. Grodzisko w Wicinie jest to jeden z bardziej unikatowych obiektów archeologicznych nie tylko w Polsce, ale również w Europie, zwany Grodem Metalurgów, no i także Pompejami Północy, a to z tego względu, że w pewnym momencie ludność ta została napadnięta przez koczownicze plemię Scytów, którzy splądrowali, zniszczyli i podpalili gród. Badania grodziska przeszły najśmielsze oczekiwania archeologów. Stwierdzono, że cywilizacja, która zamieszkiwała te tereny, była na bardzo wysokim poziomie rozwoju. W 2013 roku Rada Miejska w Jasieniu uchwaliła powołanie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie oraz plan ochrony. Marzeniem jest utworzenie na tym terenie Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznego. Zakładamy, że centrum będzie działało całorocznie. To będzie wizytówka województwa lubuskiego, coś co będzie je wyróżniało. Natomiast, żeby ludzi przyciągnąć, żeby zechcieli tutaj przyjść ze swoimi rodzinami, z dziećmi, rozpoczęliśmy w 2016 roku organizowanie plenerów archeologicznych. Coś, co chcemy dać tutaj lokalnej społeczności, chcemy pokazać, że właśnie na jesieni będziemy obchodzili święto Grodziska w Wicinie. Szósty plener już. Pierwsze były malutkie, ostatni był już duży. Ponad 2000 uczestników. Władze miasta rozumieją temat i czują temat. Gmina Jasień zawsze wspierała fundację, która zajmuje się tym terenem. Tych plenerów przed nami jeszcze mnóstwo. Można skorzystać z wielu atrakcji. Przede wszystkim klimat historii, klimat rodziny, dobrej zabawy. Mamy taką perełkę w tej wsi, no i mieszkańcy myślę, że bardzo chętnie się włączyli w to, żeby móc uczestniczyć również w tym, żeby to nie było tylko praca zewnętrzna, ale też nasz udział. Poza elementami historycznymi też jest element coś dla żołądka. Słynne ciasta, które niekoniecznie są spożywane na miejscu, ale wręcz hurtowo wykupywane. Kunszt kulinarny, który można nie tylko zobaczyć, ale i skosztować. Jest mnóstwo punktów gastronomicznych, jest bardzo dobre jedzenie. Jest tylu wystawców, osób, które chciałyby się tu zaprezentować. Każdy aktywnie chce jakoś taką małą cząstkę do tego pleneru swojego dołożyć. A poza tym uczestników jest coraz więcej, że przenieśliśmy się i jesteśmy bardzo blisko grodziska, tego miejsca, które jest takim punktem, który łączy i mieszkańcy, i goście poprzez zabawę, poprzez wspólną pracę, poprzez naukę łączą się i to, co się w tej chwili dzieje, jednoczy tą społeczność. Jeśli ktoś chciałby spędzić fajnie czas na luzie, pooglądać dawne rzemiosło, zaznać rozrywki, to zapraszamy serdecznie na plener. W tym roku jest między innymi koncert zespołu Boys Band i Eweliny Flinty, która pochodzi z Jasienia. Zapraszam wszystkich na ten plener, bo warto przyjechać, zobaczyć, skosztować, doświadczyć. Nie zawiedzie.